Mohamed Omar, czyli twórca ruchu talibów. Gdy mówimy o terrorystach afgańskich, zazwyczaj na myśl przychodzi Osama Bin Laden, a to właśnie Mohamed Omar dowodził talibami i przewodził państwem afgańskim pod kontrolą talibów. Posłuchajcie. Według większości źródeł Omar urodził się w latach 1950-1962 we wsi w prowincji Kandahar w Królestwie Afganistanu. W 1978 roku Omar wyjechał do Pakistanu, aby studiować w głównym seminarium miejskim dla ortodoksyjnych sunnickich muzułmanów. Po inwazji sowieckiej młody Mohamed musiał zapełkować się swoją bezrobotną rodziną, przeniósł się do wsi Singesar w prowincji Kandahar. I stał się mułą, czyli założył jakby taki krąg religijny w jednej z lepianek. Omar walczył jako żołnierz z antysowieckimi mujahedinami wspieranymi przez USA pod dowództwem Neka Mohameda. Omar został czterokrotnie ranny. Muła Abdul-Salam Zaif twierdzi, że był obecny, gdy eksplodujący odłamek Uszkodził jedno oko Omara podczas bitwy w Sanksar w 1987 roku. Inne źródła mówią, że miało to miejsce w 1986 roku, tak czy inaczej, Omar stracił oko. W przeciwieństwie do wielu afgańskich Mujahedinów, Omar mówił po arabsku i podjął pracę jako nauczyciel w Medresie w Ketta w Pakistanie. Później przeniósł się do meczetu w Karachi, gdzie prowadził modlitwy, a później po raz pierwszy spotkał się z samą bin Ladenem. Po wycofaniu się Sowietów z Afganistanu w 1989 roku i upadku reżimu Nahibullaha w 1992 roku kraj pogrążył się w całkowitym chaosie, gdy różne frakcje mujahedinów walczyły o kontrolę. Po prostu był rząd w Afganistanie, a on sobie nie radził. Afganistan był dziki, taki postapokaliptyczny świat, gdzie jakieś grupy przestępców przemieszczają się i terroryzują ludność. Według jednej z legend w 1994 roku Omar miał sen, w którym kobieta powiedziała mu, Potrzebujemy Twojej pomocy, musisz wstać, musisz zakończyć chaos, Allah Ci pomoże. Omar rozpoczął swój ruch z mniej niż pięćdziesięcioma uzbrojonymi uczniami, którzy byli po prostu znani jako Talibowie. Jego rekruci to głównie afgańscy uchodźcy, którzy musieli uciekać do Pakistanu. Walczyli z szerzącą się korupcją, która pojawiła się w okresie wojny domowej i początkowo byli bardzo chętnie witani przez Afgańczyków zmęczonych rządami wataszków. Najwyraźniej Omar bardzo radykalnie reagował na gwałty, których dopuszczały się terroryzujące kraj bandy i zwrócił się przeciwko władzy, która ignorowała ten proceder. Praktyka Bahabazi, czyli przemoc seksualna wobec dzieci stosowana przez nielegalne grupy przestępcze, była jednym z kluczowych czynników mobilizacji talibów przez Omara. Podobno na początku 1994 roku Omar poprowadził 30 mężczyzn uzbrojonych w 16 karabinów, aby uwolnić dwie młode dziewczyny, które zostały porwane i zgwałcone przez jednego z lokalnych wodzów, a następnie przywiązane do lów czołgów. Inny przypadek miał miejsce, gdy w 1994 roku, kilka miesięcy przed przejęciem przez talibów kontroli nad Kandaharem, dwóch dowódców milicji skonfrontowało się ze sobą w sprawie młodego chłopca, którego oboje chcieli zgwałcić. W późniejszej walce grupa Omara uwolniła chłopca. Wkrótce pojawiły się apele, aby Omar wstawił się w innych sporach. Jego ruch nabrał rozpędu i szybko zebrał rekrutów ze szkół islamskich. Do listopada 1994 roku ruch Omara zdołał opanować całą prowincję Kandahar, a następnie we wrześniu 1995 roku zdobył prowincję Herat. 4 kwietnia 1996 roku zwolennicy Omara nadali mu tytuł Dowódca wiernych, po tym jak przywdział płaszcz, który miał być płaszczem Mahometa, ten był zamknięty w skrzyni i przechowywany w sanktuarium w mieście Kandahar. Legenda głosiła, że każdy, kto może wyjąć płaszcz ze skrzyni, będzie wielkim przewódcą muzułmanów. I właśnie to zrobił Omar. Wyjął ten płaszcz i go założył. We wrześniu 1996 roku, Kabul wpadł w ręce Omara i jego zwolenników. Wojna domowa. Trwała w północno-wschodnim zakątku kraju, w pobliżu Tadżykistanu. W październiku 1997 roku naród został nazwany Islamskim Emiratem Afganistanu i został uznany przez Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sam Omar był opisywany jako samotnik, pobożny i oszczędny. Sam Omar rzadko opuszczał Kandahar, samą stolicę, Kabul, odwiedził zaledwie dwa razy. W listopadzie 2001 roku podczas wywiadu radiowego dla BBC Omar stwierdził: "Wszyscy talibowie są umiarkowani, bo są tylko dwie ważne rzeczy: ekstremizm i konserwatyzm, a my idziemy środkową ścieżką". To jest taka trochę gra słów, bo w języku arabskim ekstremizm to robienie czegoś nad wyraz, za bardzo, a konserwatyzm toczy się tylko poglądów, a braku czynów, a oni szli po środku, czyli działali tyle, ile trzeba, przynajmniej według ich. Omar Stwierdził pod koniec lat 90. Mówiliśmy o samie Bin Ladenowi, aby nie wykorzystywał afgańskiej ziemi do prowadzenia działalności politycznej, ponieważ powoduje to niepotrzebne zamieszanie w zakresie celów talibów. Omar był także szefem. Rady Najwyższej Afganistanu. Żeby nie było, że Omar był tylko złym przywódcą, który wspierał talibów, to w lipcu 2000 roku podjął próby wykorzenienia produkcji heroiny w Afganistanie. Oświadczył, że uprawa Maku jest nieislamska, co doprowadziło do jednej z najbardziej udanych kampanii antynarkotykowych na świecie. Tlibowie wymusili zakaz uprawy maku poprzez groźby, przymusowe wykorzenienie i publiczne kary przestępców. Rezultatem było zmniejszenie o 99% powierzchni upraw maku lekarskiego na obszarach kontrolowanych przez talibów, co stanowiło około 3 czwartych światowych podaży heroiny w tamtym czasie. Po atakach z 11 września zorganizowanych przez Arkaideł, Stany Zjednoczone pod rządami administracji Busha. Stawiły Afganistanowi ultimatum, by przekazać Osamę Bin Ladena, innych wysokich rangów urzędników Al-Kaidy i zamknąć wszystkie obozy szkoleniowe Al-Kaidy w kraju. W wywiadzie dla dowódców Ameryka Omar został zapytany, czy zrezygnuje z Osamę Bin Ladena. Omar odpowiedział: Nie, nie możemy tego zrobić. Jeśli to zrobimy, to znaczy, że nie jesteśmy muzułmanami, że islam jest skończony. Najwyższa Rada Duchowieństwa Islamskiego. Rada około tysiąca duchownych zebrała się w Kabulu pod koniec września 2001 roku i wydała dekret przeciwko Stanom Zjednoczonym i groźbom militarnej inwazji na Afganistan. Zlecili również, aby Osama Bin Laden opuścił Afganistan, ale by zrobił to z własnej woli, aby uniknąć zgiełku, i wyrazili współczucie i pojednanie z rodzinami ofiar z ataków z 11 września. W nocy z 7 na 8 października 2001 roku, niedługo po rozpoczęciu wojny prowadzonej przez Stany Zjednoczone w Afganistanie, dom Omar'a w Kandaharze został zbombardowany tuż po jego wyjeździe, śmiertelnie raniąc jego dziesięcioletniego syna. Omar ukrył się i przepadł. Nikt nie wiedział, gdzie jest. Holenderska dziennikarka Beth Dam stwierdziła w swojej książce, że Omar ukrywał się pod latarnią trzy mile od bazy amerykańskiej w prowincji Zabul. Baza mieściła ponad 1000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Powiedziała, że Omar nigdy nie ukrywał się w Pakistanie i całe życie spędził w Afganistanie. 29 lipca 2015 roku afgański rząd publicznie ogłosił, że Mohamed Omar zmarł w 2013 roku. Jak zmarł różne są teorie, najbardziej prawdopodobna jest taka, że zmarł na gruźlicę 13 listopada ale są to informacje niepewne. Ogólnie dziś oficjalnie uznaje się Mohameda Omar'a ze zmarłego. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama, Światowej Historii i kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć.